Witajcie drodzy polingamiści, ja nazywam się Konrad Hildebrand, a to jest dniówka, 10 maja 2012 roku. Tomek Kutera jest w Bieszczadach. Paweł Kamiński na Metalice i zostawił mnie ze swoim laptopem, abym nagrał tą dniówkę, więc nagrywam ją przy pomocy super zabawnych filtrów. I teraz jest Londyn i nie wiem, czy jeżeli nacisnę teraz to, czy przypadkiem nie przeniosę się do Nowego Jorku. Albo do Paryża. Albo do Stambułu? Być może to, albo nie, to może być, nie, to jest chyba Seattle po prostu. Albo Tokio. Chyba Tokio, bo ten jest minaret. Okej. Okay. Nieważne, bez względu na to, gdzie jestem. O, na przykład w Pizie. Albo w statku kosmicznym. Bez względu na to, gdzie jestem. Jest dniówka. I dzisiaj na poligami były takie rzeczy, jak na przykład Stanley, autor, legendarny autor Człowieka Pająka, X-Menów, Ironmana, Hulka i tak dalej. Pan, który ma już 90 lat, wystąpi w grze komputerowej. Znaczy prawie 90 lat, ale wystąpi w grze. Wystąpi w najnowszym Spider-Manie robionym przez Studio Binox, który pewnie nie będzie najlepszą grą na świecie, biorąc pod uwagę dwa poprzednie Spider-Many, jakie zrobili na przestrzeni ostatnich 2 lat, ale będzie tam Stan Lee jako grywalna postać, więc zawsze chciałem być Stanem Lee i gra mi na to pozwoli. Oprócz tego, niech ja spojrzę, co tam jeszcze było, bo już nagrywam tą dniówkę trzeci raz. A, oprócz tego oczywiście zapraszamy Was na Game Day 2012. Jest to impreza w Sosnowcu, w ten weekend. Jest to impreza pełna rozmów na temat gier, dyskusji na temat gier, pokazów gier, różnych prelekcji i tak dalej. Więc po trochu dla każdego, sprawdźcie. Mało jest takich imprez w Polsce, ta jest w Sosnowcu. Wstęp jest praktycznie za darmo, bo za 5 zł jednego dnia, 10 zł za cały karnet, więc jeżeli jesteście tylko w pobliżu, macie jak dojechać, to sprawdźcie. Oprócz tego będą Lego Lord of the Rings, Władca Pierścieni, w sensie ludki, gra Lego ludki, kolejna gra z Lego ludkami. Jeżeli czekaliście na następną, to będzie. Gratuluję. Oprócz tego mamy dla Was materiał ze Starhawka. Paweł bawi się w ten kosmiczny western i chyba nawet mu się podobało z tego, co z nim dzisiaj rozmawiałem, więc sprawdźcie. Także na PlayStation 3 ukazał się pierwszy Deus Ex. Sprawdźcie. W sensie jest to konwersja, czy tam port, czy też wersja emulowana z poprzednich PlayStation, ale sprawdźcie, bo można łatwo, w sensie jeżeli macie ochotę pograć sobie w Deus Exa i nie macie na PC, bo nie kupowaliście podczas którejś z licznych wyprzedaży na Steamie, to po prostu kupcie sobie na PlayStation Network i pograjcie sobie, zobaczcie jak to jest. Przechodząc już do Microsoftu, to na XBLA ukazał się Minecraft i się znakomicie sprzedaje. Wow, super. A także dzisiaj jest tydzień, w tym tygodniu jest dzień, 5 maja, czyli w zeszłym tygodniu, były oficjalne 20 urodziny Wolfensteina 3D, jednej z najważniejszych strzelanek w historii, gatunku, w ogóle, ever, początek, ojciec, praojciec, wszystko, alfa i omega. Więc jest to gra, z którą mam wiele wspomnień, mam nadzieję, że wy też powinniście się tym wspomnieniem, a jeżeli nie graliście lub graliście strasznie dawno, to pamiętajcie, że id Software udostępniło ostatnio Wolfensteina w wersji przeglądarkowej, można odpalić za darmo i sobie po prostu pograć, link do gry znajdziecie w tym tekście. Więc to było wszystko dzisiaj, bo już nagrywam to piąty raz i mam troszkę dość, bo już wżarło mi się w mózg te wszystkie informacje, więc zapraszam Was na poligamy i do zobaczenia jutro i każdego innego dnia, bo jesteśmy serwisem internetowym i działamy ciągle.